Cześć, witamy w salonie EcoBike Łódź. Ja mam na imię Łukasz, jestem kolega Bartek. Cześć. Opowiemy dzisiaj o dwóch fajnych nowościach w sumie w naszym salonie. Pierwszym z nich będzie rower gravelowy Forest i drugi Urban, czyli rower typowo fitness. Tutaj mamy gravela, który jest stworzony do typowych wycieczek szutrowych, jakichś, że tak powiem, szlaków leśnych i tak dalej. Tu mamy rower typowy miejski, tak? Rower tak zwany fitness, czyli bardziej na miasto. Generalnie różnica między nimi jeszcze to będzie waga. Tu będziemy mieć 16-kilogramowego gravelka, tutaj o pół kilo lżejszego właśnie fitnessa. Jeżeli chodzi o pozostałe komponenty, to tutaj nam troszkę bardziej streści Bartek. Dobra, więc tak, generalnie tak naprawdę oba rowery to jest ta sama rama, ten sam silnik, ta sama bateria. Tutaj nie ma zmian, zmiany są dopiero widoczne w osprzęcie. I to spore zmiany, no bo tak jak już Łukasz powiedział, to jest zupełnie inny rower. To jest gravel, to jest taki fitness, więc podstawowa różnica to opony, prawda? W standardzie tutaj mamy opony Vittori, bardzo fajne na miasto, na asfalty. Tam mamy oponki i tutaj teraz ważna rzecz. Firma EcoBike wydaje ten rower na oponkach CST. My tu w Łodzi robimy upgrade taki mały. Taki customik. Customik taki dokładnie i wrzucamy bardzo fajne opony pana Racer Gravel King. Kto w świecie troszkę się tam gravelowym interesuje, odnajduje, to na pewno będzie wiedział, co to jest. Kto nie wie, to musi sam sprawdzić. Bardzo fajna opona. No i jeszcze bardzo fajnie wygląda, prawda, z tą ramą, co później będziemy dokładnie jeszcze się tutaj opowiadać. Nie mogliśmy opuścić. Wróćmy tutaj do naszego Urbanka. Rower, tak jak Łukasz powiedział, 15,5 kg już z silnikiem, z baterią. Bateria, jakby ktoś nie wiedział, aby chciał wiedzieć, jest ukryta w ramie zespolona. Rower ma korbę 44, z tyłu mamy przerzutkę Alivio, rozpiętości 11x36, czyli taka zupełnie wystarczająca historia na miasto, na miejskie tutaj nasze podróże. I ciekawostka, rower ma hamulce hydrauliczne, tarczowe. Są to hamulce Alhonga. Prawdę powiedziawszy, to jest ten sam poziom, co jakieś tam najtańsze Shimano. Tutaj nie ma większego problemu z tymi hamulcami. Rzecz jest generalnie fajna, bo przy tej masie tak, hamuje bez problemu. Bezproblemowo zahamuje nam ten rowerek. Mamy tutaj nowszy wyświetlacz Bafanga, bardzo przyjemna rzecz, wszystko czytelne, elegancko. Sterujemy całym systemem tutaj z maneteczki. Tu trzeba się troszkę nauczyć, dlatego że inaczej, jeśli ktoś miał do czynienia z wcześniejszymi modelami Bafanga, to troszkę inaczej to działa, bo tu trzeba przycisk włączenia przytrzymać, później go puścić, ale to nie są jakieś tam historie ciężkie, to po prostu za pierwszym razem trzeba się nauczyć, później to już intuicyjna historia. Mamy tutaj silnik o mocy 250 W, baterię 349 Wh, co się przekłada na około 80 km jazdy i napięcie baterii jest 36 V. Wiadomo, że z tymi zasięgami to jest bardzo rzecz taka niepewna, delikatnie powiem, bo to wiele czynników na to wpływa. Kto jedzie, jak ciężki, jakie ciśnienie w oponach, trochę też pewnie jakaś tam temperatura, bo to bateria też, no cała masa rzeczy tu ma wpływ, ale założenie jest takie, że około 80 km ten rowerek nam przejedzie. I teraz przejdziemy super płynnie do Foresta, bo Forest ma dokładnie ten sam silnik, dokładnie tą samą baterię, więc tutaj się nie zmienia to wszystko. Tylko fajna kaseta, nie? Tak, tak. I tam się zmienia osprzęt, bo tam mamy kasetę już taką, no powiedzmy, górale się nie powstydzą jej, nie? Jakaś taka historia jest fajna, bo jest 48 rozpiętość na 10 już, na tak? 10, tak. I przerzutka jest MicroShift Advent X albo Advent 10, to już jest kwestia sporna. W każdym bądź razie przerzutka jest bardzo fajna. Czy bardzo fajna opinia ma, nie? Nawet na znanym portalu, tak, na P, znanym wszystkim rowerzystom, tak, dostała, tak, bardzo fajną ocenę. Dobre opinie ma ta przerzuteczka, ona ma, to jest ważne, sprzęgło wbudowane. Właściwie tutaj poszli sobie tropem Shimano, że to jest włączane sprzęgło, można włączyć, wyłączyć.
Czyli wiemy, o co chodzi, nie będzie nam na tych takich bardzo wyboistych naszych szlakach, różnych ścieżkach leśnych, duktach, łańcuch nam nie będzie obijał się, to wszystko ma sens, tak? Co do korby, to jest dokładnie to samo, 44T. I tutaj jest parę zmian, bo hamulce mamy tarczowe, ale mechaniczne. Są to Tektro, Ariesy masz tam napisane, ok. I tutaj jest taka historia, że kto się trochę właśnie takimi wyprawami, gravelingiem, że tak to nazwę, interesuje, no to wie, że dużo ludzi wybiera te hamulce mechaniczne z tego względu, że gdzieś tam w trasie, jak sobie pojedziemy na pustynię czy gdziekolwiek, możemy sobie je naprawić, jeśli coś się z nimi stanie, możemy wziąć linkę i możemy sobie zreperować to wszystko. W przypadku hydrauliki, no generalnie niby się nic nie psuje, ale mamy tam klamką manetki, już wtedy to jest też drożej, jak gdzieś glebę zaliczymy, to może gdzieś się, coś płyn tam wyleci. Może być jakiś wyciek dokładnie. I historia jest taka, że no na Saharze tego nie zreperujemy. Także dużo ludzi, którzy faktycznie mają takie aspiracje mocno wyczynowe, że tak powiem, jeśli chodzi o te wyprawy, o wyprawowe może, to wybierają te hamulce mechaniczne. No nasz tester już na Bałkanach był, także tutaj te tak, hamulce bez problemu tak, dały ten radę. Ten rowerek właśnie, który tutaj jest pokazywany, on był dokładnie już przetestowany na Bałkanach. I co też jest wspominka o tym, bo jest filmik na naszej stronie, tak? Dokładnie, na Facebooku. Facebooku jest dokładnie. Filmik z tej całej wyprawy, wiem, że będzie chyba jeszcze jeden. Jeszcze wracając do gravelingu i tam wypraw, mamy, polecamy w Sakwy. Topika, mamy tutaj bikepackingowe, tył, przód, wszystkie dokładnie. Możliwości, wszystko mamy. Tu pokazujemy oczywiście kawałeczek dokładnie. Mały, bo nie ma co tu się zbytnio rozgadywać, bo kto śledzi te sprawy, to wie. A kto nie śledzi, to przyjdzie do sklepu i zobaczy. Zapraszamy w ogóle też, bo możemy sobie na tym rowerze pojeździć. Można sobie przyjść do nas, obejrzeć go, wypożyczyć, że tak powiem, tutaj sprawdzić, jak to się sprawuje. Dokładnie. Jeszcze wróćmy tutaj do tego naszego modelu, bo jest bardzo fajna sprawa, jeśli chodzi o wyświetlacz i sterowanie tym wszystkim, całym systemem. Mhm. Bowiem mamy, no jak to gravel, to baranek, kierownica i mamy dwa sterowniki, tak, w pozycji górnej. Jak sobie jedziemy zrelaksowani i jak jedziemy w dolnym chwycie również, żebyśmy nie musieli się odrywać, też jest to przewidziane, to jest bardzo fajna rzecz i wyświetlacz jest fajny. Bardzo fajny ten baranek, nie? Baranek taki fajny, i w dotyku, i kolorystycznie, fajna owika, naprawdę ładnie jest. To wszystko naprawdę fajnie wygląda. Fajnie się komponuje z siodłem. Fajnie się to komponuje, jeszcze wrócę do tego wyświetlacza, bo wyświetlacz jest kolorowy, znaczy tam kolorów to dużo nie ma, ale no jest kolorowy, natomiast fajna rzecz, że jest że tak powiem sterowany, nazwijmy to, ustawiany. O, możemy sobie go ustawić w różnych poziomach, jak nam świeci słońce, czy tam jak właśnie zmieniamy ten chwyt, to powiedzmy, że możemy tym sobie pokręcić. Jest to taka rzecz rzadko spotykana, a myślę, że przyjemna może się przydać. Co do designu, no to tak jak już tu mówiłem, bardzo fajnie oba rowery wyglądają. No wiadomo, mnie się bardziej gravel podoba, bo jest tak rasowo. Natomiast do tego Urbana też nie ma się co przyczepiać, taki czarny ninja. Można kurczę. Sobie przemykać przez dla miasto. Studenta, super rzecz. Dla studenta super rzecz. Na siłownię. Kurczę. Jeździ to fajnie. My z Łukaszem się tam przejechaliśmy kawałeczek, także za dużo nie możemy powiedzieć. Ale takie pierwsze wrażenia są bardzo, bardzo, bardzo sympatyczne. Bardzo fajnie to jeździ. No tutaj ewidentnie tak sportowo, nie? Sportowo, no tak, mi podpadł ten gravel, bo wygodnie się na tym siedziało. Znaczy, no mówię, niby ta sama rama. Ale jednak te detale, czy tam kierownica inna i tak dalej, tak to wszystko robi różnicę, więc rama ta sama, ale rower nie, zupełnie inny. Zupełnie na się siedzi, zupełnie jakby inna. No i co my tu jeszcze możemy powiedzieć, Łukaszu? Chyba już żeśmy wyczerpali temat, nie ma co tu gadać, trzeba przyjść i pojeździć. Dokładnie. Także uważam, dzięki wielkie. Przyjechać, zobaczyć na własne oczy, no mówię. Bo kurczę, no oba rowery są do dyspozycji. I tu zapraszamy, testować. Tu zapraszamy. Eco Bike Łódź, ulica Brzechwy 7A. Dokładnie. Jesteśmy od 10 do 18, czasem dłużej, dokładnie. Rzadko krócej. No serwis od 9, gdyby ktoś tam chciał coś na serwis, to zapraszam, przyjmiemy rowerek. Tak jest. Jak i nie... tyle w temacie, dziękujemy. Dziękujemy. Bardzo.